Stoimy na krawędzi katastrofy. Polacy nie chcą szczepień. Największe polskie firmy boją się naszego rządu. I na koniec pozytywna informacja dnia. Bogaci chociaż się jeszcze bardziej bogacą. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry, mam nadzieję, że kamerę ustawiłem dobrze, bo nie wiem, czy nie ucina mi głowy. Chyba nie. Nie wiem. Mam nadzieję, że wyjdzie wszystko dobrze. Jak coś będę troszkę tak niżej mówił, może lecimy z pierwszym. These EU rules helped bring former communist countries in, while also keeping them from sliding back into authoritarianism. Jeśli pakiet budżetowy nie zostanie przyjęty, do kryzysu zdrowotnego w Unii Europejskiej dojdzie kryzys polityczny i gospodarczy, mówili przedstawiciele większości krajów na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych. Polska i Węgry powtórzyły swoje zastrzeżenia w sprawie powiązania budżetu z praworządnością. Dyskusja ministrów do spraw europejskich potwierdziła, że w Unii Europejskiej nie ma jednomyślności w sprawie wieloletnich ram finansowych, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości uzależniającego dostęp do funduszy unijnych od praworządności. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański podkreślił podczas wideokonferencji, że warunkowość nie jest problemem, podobnie jak ochrona budżetu, ale jest nim brak pewności prawnej i przewidywalności narzędzia prawnego, jakim jest warunkowość. Nikt nie powinien być zaskoczony wydarzeniami, bo wielokrotnie mówiliśmy, że to jest bardzo wątły kompromis, mówił Szymański, odnosząc się do zablokowania prac nad budżetem Unii i funduszem odbudowy przez Polskę i Węgry. Nasza sytuacja gospodarcza jest wątła, odpowiedział mu irlański minister do spraw europejskich Thomas Birne. Jak przekonywał, Unia potrzebuje przede wszystkim pewności gospodarczej, że będzie mogła sobie poradzić z kryzysem. Apelowałby bardzo dokładnie przyjrzeć się, jakie będą konsekwencje dla Unii, jeśli nie będzie kompromisu do spraw budżetu i funduszy odbudowy. Rozczarowanie obecną sytuacją nie krył minister do spraw europejskich Włoch, Amendola. Jego kraj ma być największym beneficjentem funduszu odbudowy. Jesteśmy bardzo sfrustrowani. Dotyczy to nie tylko nas, ale również naszego społeczeństwa. Pandemia i niepewność wynikające z kryzysu absolutnie się nie skończyły, mówi Włoch. Jak zaznaczył, w Unii nie powinno być obaw w sprawie warunkowości. Jeśli wszystkie 27 państw członkowskich mówi, że przestrzegają praworządności, to dlaczego mamy się obawiać warunkowości? Pytał. Również francuski ambasador przy Unii przekonywał, że jego kraj jest zadowolony z wypracowanych efektów negocjacji z PE w sprawie budżetu na lata 2021-2027 oraz mechanizmu praworządności. Jak zaznaczył, wypracowane teksty są zgodne z ustaleniami lipcowymi szczytu Unii. Jeśli pakiet budżetowy nie zostanie przyjęty jak najszybciej, jeśli fundusze na odbudowę nie będą udostępnione państwom członkowskim, obywatelom, przedsiębiorcom, kryzys zdrowotny, z którym mamy do czynienia dzisiaj, pogorszy się. Dołączy do niego kryzys ekonomiczny i kryzys polityczny, przestrzegał. W podobnym tonie wypowiadała się portugalska minister do spraw europejskich, której kraj jako następny obejmie przywództwo w Unii. Jesteśmy w środku drugiej fali. Stoimy na krawędzi katastrofy społeczno-gospodarczej. Nie czas na rozgrywki. To jest moment, żeby pokazać jedność, przekonywała. A peace politician called it a beautiful sight, while the party cracked down on protests against their authoritarian rule. Czy powinniśmy walczyć o swoje? No oczywiście, że tak. Czy jest nam to na rękę, tak w dłuższej perspektywie? To już sprawa dyskusyjna. Wyobraźcie sobie teraz wszyscy, jak Polskę będą traktować chociażby takie Włochy, które najbardziej skorzystałyby na budżecie odbudowy. No ale nie skorzystają teraz. Wyobraźcie sobie, na co w przyszłości będziemy mogli liczyć my, w przypadku kiedy to my będziemy mieli tak wielki problem. Mówi się, że nasi partnerzy nigdy nam nie pomagali w momencie konfliktów zbrojnych, że po wybuchu II światowej zdani byliśmy wyłącznie na siebie. Czy wtedy inne państwa miały podstawy do tego, żeby nam nie pomagać? I tak, i nie. Czy dzisiaj wspólnota może mieć argumenty na bierność w przypadku naszych problemów? Jak najbardziej. Co jest już większym problemem. Nawet zmiana rządu nie naprawi tu sprawy, bo z punktu widzenia dyplomacji Polska to Polska. Negocjuje się z Polską, a nie z PiS-em, czy jakimś tam politykiem. Za 10 lat Polska dalej będzie tą samą Polską, bez znaczenia będzie kto rządził teraz. A w najgorszej sytuacji, co najbardziej absurdalne, będziemy wtedy, kiedy przyszły rząd będzie chciał jakoś te zachowania względem Unii im zrekompensować. Zawsze takie państwo będzie musiało brać pod uwagę, że akurat Polacy mogą wybrać sobie jakiegoś skrajnego populistę i historia może się powtórzyć. Podsumowując, to co chce zrobić PiS jest skrajnie niebezpieczne w każdym kontekście, tym bardziej, że prawdopodobnie tracimy ostatniego dużego sojusznika.
Stany Zjednoczone. Gdybyśmy powiązali budżet z praworządnością, mielibyśmy mniej kasy. Jak go nie powiążemy, to może uda nam się na ten moment ugrać więcej, bo prawdopodobnie budżet będzie musiał być zatwierdzony na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Jednak nadwyrężamy zaufanie do całego naszego kraju na lata. Sprawa do przemyślenia. Piszcie w komentarzach, chętnie włączę się do dyskusji, bo nie jest to takie jednoznaczne, jak z pierwszego punktu widzenia się wydaje. Lecimy z kolejnym tematem. We are entering the hardest time of the pandemic. I think the next 2-3 months are going to be awful across the country. But what the Pfizer vaccine, what the Moderna vaccine do... Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko zarazie, kiedy już będzie dostępna szczepionka. Wynika z badania przeprowadzonego dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. W porównaniu z podobnym badaniem z października wzrosła liczba osób niechętnych wobec szczepień. 15,9% badanych Polaków deklaruje zdecydowanie, że zaszczepi się przeciwko zarazie. Odpowiedź raczej tak wybrało 26,7% badanych. Zdecydowanie przeciwnym jest 28% badanych. Z kolei raczej nie wybrało odpowiedź 22,2% Polaków. 7,3% ankietowanych nie podjęło jeszcze w tej sprawie decyzji. Z listopadowego badania wynika, że wzrosła liczba osób niechętnych szczepieniom wobec wirusowi. W październiku sprzeciw deklarowało 46,2% ankietowanych. Dziś przeciwnych jest 52% badanych. Spadła też liczba osób zdecydowanie popierających i zdecydowanie przeciwnych. Koncern Pfizer podał tydzień temu, że antidotum, na którym pracuje wraz z niemiecką firmą, ma ponad 90% skuteczności. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że w Polsce nie będzie obowiązkowa, aczkolwiek rząd będzie do niej zachęcał. Czyli mamy póki co dwa specyfiki, które nawet według WHO nic nie zmienią, ale o tym już mówiliśmy o tutaj. A teraz okazuje się dodatkowo, że Polacy nawet nie chcą z nich skorzystać. Podwójne kombo, ale nic w tym dziwnego, bo też nie można mówić o wprowadzaniu niesprawdzonego specyfiku na rynek jako o decyzji odpowiedzialnej, a raczej traktować powinniśmy siebie jako króliki doświadczalne w tej sytuacji. Ciekawe jest, jak poradzi sobie teraz nasz rząd z opanowaniem tej całej sytuacji, ale w sumie to sam sobie zasłużył. Nieważne, co teraz będzie mówić przez krętactwo, manipulacje i całe to mijanie się z prawdą przez ostatnie miesiące, mało kto im ufa. Ludzie słuchają się tylko dlatego, że boją się ministra Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Szczepionka jest pewnym etapem do zakończenia tej sytuacji, ale jak ludzie nie chcą tego robić, to rząd musi wymyślić jakiś inny sposób, bo zmuszanie kogokolwiek do czegokolwiek przecież nie wchodzi tutaj w grę, prawda? Może zostawmy już to w spokoju. Następny temat. Spółek wycofało swoje wnioski o pieniądze w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Wynika z informacji Business Insider Polska. To efekt m.in. poprawy koniunktury w trzecim kwartale, ale także wyśrubowanych kryteriów przyznawania pomocy. Na pomoc nie załapała się choćby znana firma odzieżowa LPP, do której należy m.in. marka Reserved. Tarcza finansowa PFR dla dużych firm działa od lipca. Fundusz ma w niej 25 miliardów złotych dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 249 osób, mają ponad 50 milionów euro rocznego obrotu i sumę bilansową przekraczającą 43 miliony euro wciąż można aplikować o wsparcie. Do tej pory pomoc rozkręcała się powoli, przynajmniej jeśli chodzi o wypłacone firmom pieniądze. Jeszcze do niedawna na liście podmiotów, które doczekały się na przelew, było jedynie 14 firm. Trafiło do nich nieco ponad 190 milionów złotych. Sytuację zmienił kontrolowany przez Skarb Państwa górniczy gigant, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, która poinformowała, że dostanie aż miliard złotych z PFR. O ile wypłaty dla mikro, małych i średnich firm z tarczy finansowej trafiły do biznesu szybko, to w przypadku największych biznesów ten proces jest znacznie dłuższy i skomplikowany. Mniejsi przedsiębiorcy dostali w sumie blisko 67 miliarda złotych, z przewidywanych dla nich 75 miliardów złotych. Zdaniem PFR w przypadku dużych firm dojdzie do podobnej sytuacji i cała pula nie zostanie rozdysponowana. Oceniamy, że nadal pomiędzy 100 a 200 firm skorzysta z programu na około 10 miliardów złotych. Program tarczy finansowej PFR dla dużych firm będzie obecnie przedłużony. Wnioski będzie można składać do końca pierwszego kwartału 2021 roku, a finansowanie będzie udzielone do końca drugiego kwartału 2021 roku. Mówi Business Insider Polska Michał Witkowski, dyrektor komunikacji w PFR.
Nic dziwnego, że firmy nie do końca chcą korzystać z pieniędzy PFR. Wszyscy już słyszeliśmy historie typu restauracja wzięła pieniądze z tarczy, nie może się zamknąć na drugą falę, bo będzie musiała oddać kasę, przez co się wykrwawi. Do tego wszystkie wzmożone i zapowiedziane jeszcze bardziej szczegółowe kontrole, tylko po to, by finalnie jak najwięcej przedsiębiorców kasę oddało, a co za tym idzie, dopłaciło jeszcze w karach finansowych, w stracie czasu na ogarnięcie kontroli, a także możliwe, że i karnie. Gdy rząd tak często coś kręci, to podobnie jak w poprzednim temacie, tu również nikt mu nie ufa. Nawet najwięksi wybitni artyści XXI wieku, jak Zenon Martyniuk czy lider zespołu Bayerful, finalnie kasy nie dostali. W przypadku dużych firm jest taka kwestia, że te mają jakąś poduszkę finansową i ich istnienie nie jest jakoś uzależnione od dobrej woli rządu, więc mogą sobie pozwolić na rezygnację z tarczy nawet własnym kosztem. Ale to pokazuje, że ludzie wolą płacić sami niż brać od państwa, czyli o czym to świadczy? Że się kurwa boją. A jak można bać się własnego państwa? Dlaczego rząd doprowadził do tego, że ludzie się boją? Że tacy ludzie, tak wysoko postawieni, którzy budują naszą gospodarkę, się go boją. No cóż, ciekawostka dnia. Elon Musk jest coraz bliżej trzeciego miejsca w zestawieniu najbogatszych ludzi na świecie, które aktualnie zajmuje Mark Zuckerberg. Obecnie dzielą ich tylko 4 miliardy dolarów. Zwieńczeniem świetnego roku dla Tesli będzie wejście 21 grudnia akcji firmy w skład jednego z trzech głównych indeksów amerykańskiej giełdy SP500, w którym notowanych jest 500 największych amerykańskich spółek. Opublikowana ostatnio informacja miała spory wpływ na wzrost wartości firmy, a w konsekwencji majątek Muska, który wkrótce może stać się trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie. Akcje Tesli po ogłoszeniu o włączeniu jej w skład SP500 poszły w górę o 13% i osiągnęły wartość 491,92 dolara. Po raz ostatni tak drogie były w czasie wrześniowego szczytu. Wtedy były wycenione na ponad 490 dolarów. Wystrzał akcji Tesli został skorygowany podczas następnej sesji i obecnie ich kurs wynosi około 437 dolarów. Wzrost akcji firmy miał bezpośredni wpływ na majątek Muska. W poniedziałek 17 listopada zarobił on 15 miliardów dolarów. Obecnie jego majątek znacznie zmalał na skutek wyżej wymienionej korekty. Dzięki ostatnim sukcesom właściciela Tesli oraz SpaceX znacznie przybliżył się do znajdującego się na trzecim miejscu w rankingu najbogatszych ludzi świata Marka Zuckerberga. Według indeksu miliarderów Bloomberga majątek Elona Muska szacowany jest na 102 miliardów dolarów, natomiast założyciel Facebooka posiada 106 miliardów dolarów. Warto jednak zauważyć, że Musk od dłuższego czasu odrabia straty do Zuckerberga. W obecnym roku zyskał 74 miliardów dolarów, natomiast Zuckerberg zaledwie 27 miliardów dolarów. Wreszcie coś pozytywnego. Biedni stają się coraz biedniejsi, ale za to bogaci się bogacą. No fajnie, że chociaż na świecie zachowana jest jakaś równowaga. Gratulacje dla Muska. Gdy milion osób straci, to zyskuje jedna osoba wszystko to, co tamci tracą. Dlatego rada dla wszystkich biednych osób, bądźcie bogaci i wasze problemy z coraz mniejszymi pieniędzmi się skończą. Drętwy suchar. Dlaczego zespół Bayerful mieli dostać tyle kasy od rządu? Bo ich nazwa odzwierciedla program partii rządzącej. Tego skwara dostaliśmy od Dawida Kiełbasy, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Bayerfula. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą bardzo serdecznie cię zapraszam, a tymczasem ja już się będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze 6.30, 18, a i zaglądajcie też na ten kanał od czasu do czasu. O 21.00 pojawia się tutaj też dodatkowy materiał. Trzymajcie się bardzo ciepło, no i hej!